Dzień dobry, witajcie wszyscy na kolejnej wojnie z minionkami. Jeśli chcecie zagrać w polską grę, podobną do Empires & Puzzles, zainstalujcie Gemstone Legends z linku z opisu filmu lub kodu QR. W bonusie dostaniecie nagrody z grafiki oraz epicką meralię. Zapraszam do gry! Kolejna wojna, choć mam wrażenie, że jesteśmy tutaj z góry skazani na porażkę. Przeciwnik 6200, czyli bardzo dobry wynik wykręcił, my 5009, czyli bardzo zły wynik wykręciliśmy. Ale nie ma co się nad tym grubiej zastanawiać, trzeba kogoś przeatakować. A zaczniemy od... 5300. No, to już gruby przeciwnik. Zresztą pierwszy raz chyba w historii naszego sojuszu przekroczyliśmy siłę wojenną 150 tysięcy, więc nie ma co się dziwić, że dostaliśmy turbo dobrego przeciwnika. Zacznijmy od tego. Przeatakujmy go kolorem żółtym. Standardowo. I do żółtego damy sobie też prawie, że standardowo kolor czerwony. Czyli to będzie szybka wojna. W sensie, że szybko w dupce w niej. No, chyba, żeby akurat coś spowodowało, że w dupce trochę wolniej. No proszę. Tanka pokonaliśmy, to jest dobra informacja. Tu przywaliliśmy, to jest druga dobra informacja. Załadujemy jeszcze czerwonego, żeby wzmocnić swój atak oraz żeby zwiększyć szansę na krytyka, bo ta czerwona daje, zobaczcie, plus 34 ataku i plus 30% szansy na trafienie krytyczne. Zobaczymy, czy Kufu padnie, powinien po takich dwóch strzałach, aczkolwiek może na jakimś oparze zostać, no i został. Mówi się trudno, dobija się go kolejnymi żółtymi klockami. Powiem wam, że jestem mocno zaskoczony tym, jak to weszło. A weszło naprawdę grubo. Dane, kto tu jest? Hawthorn. Wszyscy sojusznicy regenerują, czyli lekarz. Umiarkowaną ilość many dostają wszyscy. Odbijają dolegliwości ze statusu. Odbijają. Ok. Przez 4 tury, czyli statusami ich nie rozwalimy. To niedobrze. Ale trzeba go pojechać, bo tu nie ma co się za bardzo z nim cackać, tudzież mówiąc inaczej, ceregielić. Jeszcze sprawdźmy, co on tutaj ma. Okej, okay, ja bym go zielonym. A co? Zróbmy tak. Zróbmy. Jeszcze za chwilę to sprawdzę sobie, czy to dokładnie tak pójdzie. No tak, jest ok. Ale tu dajmy standardowo 15 sobie. Zacząłem produkować oddziały na dwóch slotach, więc możliwe, że teraz te oddziały pójdą trochę wyżej, bo to po prostu wstyd mieć tak nisko oddziały zrobione. Dobra, walczmy. Takie buty. To robimy raz. To zrobimy dwa. I zrobimy 3. Miejmy nadzieję, że dziada wywalimy. Dobrze. Bardzo nawet bym powiedział, że dobrze. Teraz zrobimy sobie w taki sposób i zobaczymy, czy ich oczyścimy. Pięknie. Raz, dwa, trzy. I trójki nie powinniśmy już mieć. Tak między prawdą a właśnie. A całą resztą. Ten sobie może we mnie strzelać i w pompkę mnie pocałować, gdyż ponieważ wykończymy go naszym konglaczem. Fantastycznie.
No dobra, druga dobra walka poszła. Szykujemy się. Uuu, turbogniotek. Do trzeciej. A pójdziemy sobie fioletkiem. Dlaczego fioletkiem? Ja może za rzadko mówię, dlaczego robię pewne rzeczy. Wy tego nie wiecie, a czasami też zwracacie mi uwagę już na privie, czemu tak, a nie tak. No fioletowym dlatego, że jest fioletowy tutaj, żółty raczej Wolfgang i w niego może trochę wejść. Po drugie, kotek rzuca uniki, a ja w fioletowych mam bardzo dobrą postać, czyli Luigi. Lohi, jak to tam się na to mówi. I ona mi powoduje to, że mogę sobie ściągać te, w jakimś stopniu oczywiście, ściągać te statusy. Minusem tego ustawienia jest to, że jest tutaj Gargulec Arko, a one mają niestety, jak sobie wejdziemy tutaj w pasywkę, nie w tą pasywkę, tylko tutaj, jak jest jeden bohater, to ma odporność na trucizny, tak? Dwóch bohaterów, trucizny i oparzenia i tak dalej. A tu niestety dużo mi robi Ryan, która po prostu, no, truje jak szalona, a jego nie struje, no. W skrócie tak. Więc pokrótce jakby wytłumaczyłem, dlaczego idę tak, a nie inaczej na tą postać. No ale zobaczymy, no. Jak zostanie sam zielony, to też tutaj już go rozwalimy trochę inaczej, więc to też nie jest jakiś tam wielki specjalnie problem. Pozostaje zobaczyć, jak to się wszystko ułoży. Niestety zabrakło mi fioletu. Fiolet zszedł, ale fiolet nie wydał, więc teraz Bastet mi za chwilę odpali. I tu może być pozamiatane, bo to już mi nie, jakby nie załaduje mi tutaj misia. O, załadowało jednak, dobra. Zobaczymy, kogo teraz mi tu ściągnie. Fajnie, jakby ściągnęło Wolfganga. Super. Z Wolfganga ściągnęło, więc Wolfganga sobie wybijemy do końca. To oczywiście jeszcze daleko tutaj, bo potrzebujemy trzech. Niestety odpali znowuż Świrek i Muchomorek. No dobra, pojedziemy tak. Na szczęście wybiliśmy tamtego. Na nieszczęście odpali tutaj nam jedna i druga postać. Ale to nam niespecjalnie krzyżuje nasze plany. Z prostego względu. My sobie teraz tutaj damy tę pannę. Nie zaatakujemy tego, bo oni jeszcze mają unik. Czekajcie, ja to przerzucę na drugą stronę. Jeszcze przez ile mają ten unik? Przez jedną turę, więc możemy sobie trochę pozwolić na to, żeby nie atakować mimo wszystko. Dobra, i teraz sobie zaatakujemy. On zaatakuje nam mocno tego jednego, bo tych minionków trochę narobionych, ale jak widzicie, to mocno wcale nie było takie mocne. No i jedziemy z koksem dalej, wykańczając kolejne postacie. I znowu robimy sobie tak. Tu tak jak widzicie, trucie weszło, ale trucie Arko kompletnie nie będzie truło. To jest to, o czym ja mówiłem wcześniej, że Arko trzeba będzie rozwalić po prostu z palca, mówiąc krótko. Zobacz, teraz będzie miał odporność. Widzicie? Niestety. Dobra, strujemy sobie drugą stronę, skoro już możemy. Wejdziemy sobie tutaj. I to lepiej. Ja się skupiam tutaj zdecydowanie na Arko w tej chwili, dlatego że całą resztę, no mówię, gdzieś tam poniekąd możemy wytłuc truciem, a tego gnojka trzeba po prostu najnormalniej w świecie atakować. Fajne jest to, że ta trucizna na niego siada, czyli jak ja na niego teraz dam, no to on struje w tej chwili pana Pęgi, który, no nie struje, bo zaraz padnie, nie padnie właśnie, dlatego że wróć, nie padnie, więc dlatego struje pana Pęgi i panu Pęgi się truci odnowi, znowu będzie miał 4 tury, a nie 2, jakbym go walnął, więc nie mogę go teraz walnąć. Ile mu zostało? 81. Dobra, to pójdziemy sobie w taki sposób, żeby nie walnąć tego, żeby te trucie na Pęgiego się przerzuciło. Dokładnie. I zobaczcie, pan Pęgi z powrotem... A ma jedną turę, to ciekawe. Powinien mieć więcej. Nie wiem, czemu to nie przeszło, ale mniejsza z tym. Normalnie przechodzi to trucie, więc... I się jakby odnawia. Najczęściej. Chyba, żebym coś pokręcił, aczkolwiek mam przekonanie graniczące z pewnością, że tak właśnie jest. Mniejsza z tym, trzecia walka do przodu, pogadaliśmy sobie trochę, mam dzisiaj dzień na więcej gadania, jest piękna, słoneczna pogoda, przynajmniej u mnie, więc można pogadać sobie. Ja bym sobie teraz rzucił
rzuciłbym sobie siebie na tego i tu bym sobie siebie rzucił na tego kolorem niebieskim, dlatego, że jest to postać, która robi masę minionków, a to jest spoko. I tutaj bym dał kolor zielony. Zielony czy fioletowy? Fioletowy. Ja chętnie bym dał niebieski, no ale... Nie pójdziemy monokolorem. Ja wam powiem, że ostatnio coś mam problem ze znalezieniem mojego fioletowego lekarza. Tu się ukrył. Jeszcze zastanawiam się, czy tak to zrobić. Ale tak bym to zrobił. Tak. Nie tak. Tutaj bym dał 19. Mimo wszystko. I do walki. Nie najlepiej. Trzeba przyznać, że to jest nie najlepiej. Jest trochę lepiej. Jest znacznie lepiej. Tu wejdzie mi niebieski. Gdzieś jeszcze pięknie. Naprodukuj minionów jak najwięcej. Nie zabijaj tylko. Nie zabijaj. Dobrze. Fantastycznie. Dobrze. I jeszcze zrobimy sobie taki patent. Poczekajcie, poczekajcie. Tu nikt mi nie odpala dobrze. Tu zrobimy tak. Nie dawaj mi niebieskiego. Nie chciałem tego teraz. Bardzo tego nie chciałem. Czemu zrobiłem ten ruch? Dlatego, że chciałem... Kurwa, no zobaczcie jak... Przepraszam za słownictwo. Zobaczcie jak poszło niebieskiego. Coś, czego kompletnie nie chciałem widzieć w tej chwili. Chciałem, żeby mi minionków naprodukowało, żeby strzelić po prostu... Skadi i się zaminionkować, znaczy dostać tę kumulację od niej, no ale nie wyszło. Trudno, no. Teraz będą przynajmniej ze 4, mam nadzieję, może 5 kumulacji. 5, więc i tak jest nieźle. Dajmy teraz sobie tak i dajmy sobie teraz tak. Co ja mam tutaj? Fiolet, to dajmy sobie tak. Już same kumulacje ich zjedzą, bo 5 kumulacji to jest minus 30 do many i 230 obrażeń co turę, więc to i tak już grubo. Coś tam podleczyło, ale to tam nie za wiele jej to da. Zrobimy sobie teraz... Właściwie to bez znaczenia co zrobimy, bo i tak już ich możemy pokonać. Nie ma to najmniejszego znaczenia, co my zrobimy. Trochę poszło za szybko. Chciałem to rozegrać taktycznie jak w szachach, a wyszedł futbol amerykański z tego mojego zagrania bardziej. No ale trudno. I tak czasami bywa. Zaatakujmy kolorem tutaj. A żółtym sobie pójdźmy. Pójdźmy sobie żółtym. Na razie tak, na razie... Jeszcze sprawdźmy, kogo on tutaj ma. Okej. Okay. Raczej bez statusów postać. Kim my tu możemy się... Nie chcemy, bo to nie jest partia na minionki. No dajmy tego na wykończenie jednak mimo wszystko. Tam mamy 3 potrójne, to wystarczy. Mógłbym kolejną potrójną postać wrzucić. Nad nią się zastanawiałem. Od razu pokażę, nad tym się tutaj zastanawiałem. Zastanawiałem się tutaj albo nad Nate, albo zastanawiałem się nad Onatel ewentualnie, która też by trochę przepalała im. Ale pójdziemy w taki sposób. Liu Xiu jest genialną postacią. Macie, to łamcie, róbcie. Ok. Zrobimy tak po raz pierwszy. Nie najlepiej. Lepiej dużo.
Ale to dalej nie jest to, co bym chciał. Ale jest spoko. No dobra. Raz i dwa. Jestem zaskoczony, że tu go nie rozwaliło. Trzeba było poprawki. Na szczęście poprawka weszła. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Nie mam jeszcze potrzeby leczenia się. Na razie idzie nieźle. Nie zabiło tę. Trudno. Jak ona słabo strzeliła, boż. Zróbmy tak. I zróbmy na razie tak. Bo nie mam zielonego pojęcia, kogo bym tu chciał ustrzelić. No właśnie, i teraz to pojęcie mi się trochę włączyło. Tam się zielona mogła szybko załadować. Czekam na żółty. No, albo na zielony, albo na jakikolwiek inny. Tu niestety już weszły dwie. Na szczęście trochę mi osłonią minionki. One są wprawdzie bardzo słabe. Nawet nie widzę, ile 172 mają. Tu mocno. Tu mocno zostałem strzała. No ale lecimy dalej. Na spokojnie. Ciach, ciach, ciach. I pozamiatane. Diakono Remedios. Piąty zawodnik, który uległ mojemu czarowi w chwili obecnej. I nie mam za dużego wyboru. Został mi kolor czerwony. Mógłbym tu. To 5300 bierzemy najmocniejszego. No co mamy się tutaj szachermacher jakiś robić? Skoro to i tak nie ma żadnego znaczenia, to zaatakujmy sobie tego jelenia. Gotowe. 30. Gotowe. Jeszcze. Nie, tu bym chciał mimo wszystko trochę mocniej walnąć wszystkich, niż obniżyć. To mi sprawi więcej plusów niż minusów. I tym oto sposobem ruszamy do walki. Ostatniej tym razem. 5 udanych. Całkiem udana wojna z mojej strony. Udana wojna była, ale się skończyła. Gdyż ponieważ nie mamy klocków już. Zejdziemy niebieskim, może nam coś tu pomoże, może jeszcze jakiś czerwony wejdzie. Siachnął, to trzeba się oczyścić, żeby mnie tutaj za bardzo nie truło. Tak, tu zróbmy sobie raz wejście, drugi raz wejście. Dziwnie mnie tu pociągnęło, ale okej. Jakoś oni tak za słabo dostają w dupkę moim zdaniem. Ale mam nadzieję, że tanka ściągniemy. To się udało. Ale to wszystko, co tu się udało. Ściągamy następnych. Niestety tu już walnie dosyć mocno lawena, walnie lewa strona, walnie... Oj, tu już pozamiata. A nie, bo ona się odbije. To jest super. Zapomniałem o tym. Ale tutaj mnie właśnie zrobi z dupy mocne kuku. Parę postaci się nie odpaliło. Ale ja myślę, że jeszcze tego jednego zielonego przynajmniej tu sobie ściągnę. Właśnie. Laweny już nam się nie uda ściągnąć. Tego ostatniego nam się nie uda ściągnąć. No ale tyle co mogłem, to zrobiłem. I kto mi zabroni? Polec jeden raz. Całkiem dobra wojna. Mam wrażenie, że jest to na turbo szybka. 19 minut to... 19 minut, gdzie zazwyczaj wojny trwają po 30. To sami wiecie, że to jest arcy szybko. Punktacyjnie chyba też nie najgorzej. Drugie miejsce w sojuszu, 283 punkty. Bym powiedział, że się wybroniłem. No dobra, zobaczymy za 2 godziny, jak to się skończy, ale jakby nie widzę tutaj szans na jakieś większe powodzenie. Nie tym razem, to następnym. No, poczekajmy. Wcześniej czy później musiała nastąpić porażka,
Aczkolwiek i tak jestem zaskoczony naszym wynikiem, bo 5810 to całkiem dobry wynik. Spodziewałem się bliżej 5200. Och, jak widzimy, jeszcze załapaliśmy się na pokonanie Tytana i genialne nagrody, które z niego dostaniemy. To taki standardzik, który zazwyczaj wpada z Tytanów, czyli jedno wielkie nic. I tak jeszcze to wielkie nic dostaliśmy teraz. Mniejsza z tym, no wypadł, to teraz będą się reklamy włączały, zobaczcie. Uciekamy szybko na wojnę, na pole bitwy. Najlepsi atakujący. Czerwono, mocno czerwono. W 13 pierwszych miejscach, nawet tutaj. Powiedziałbym, że do 20 miejsca, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób do 12. A co za tym idzie, 13 przeciwników. A tu tylko Luan się wybił na skraju, 72 punkty kompletnie mu nie poszło. Nie wiem, co to za typ, a cała reszta niestety nasza. Więc mamy tutaj porażkę. Ja jeszcze sobie tylko sprawdzę historię ataków, jak to wyglądało, bo to zawsze dobrze analizować co jest jakiś czas, czy ten nasz skład, o kurde, ustoi czy nie ustoi. Co tu się wydarzyło? Raz, dwa, słuchajcie, raz, dwa, trzy zera na mnie. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. To aż sobie zrobię screenshota, bo to jest jakaś abstrakcja. Sprawdza się. I to nie na szybkiej wojnie, bo na szybkiej wojnie zera jeszcze jakoś są do zaakceptowania. Natomiast tutaj mnie jeden atakował, tutaj ktoś inny. Turbo dobrze, aż z wrażenia wyłączyłem. 4-0. No nie 4-0, tylko na 4 razy 2-0. Pięknie. Zobaczymy, jak dalej to wyglądało. Nie wiem, czy się nie... O, tutaj na 2 razy. No i spoko. Tutaj też na 2 razy. Przynajmniej, chyba że ktoś tam jeszcze jakąś jedyneczkę zrobił. No nie, no nie jest źle. Ten mój skład, ktoś mnie ostatnio pytał, jaki mam skład. Skład jest taki, czyli Ludwik. Obok Hator, żeby blokowała umiejętności specjalne i leczyła ponad stan. Z drugiej strony Ross, która jest na szybkiej manie i wali jednego za 500, a jak jest 6 tarcz, to wali 3 za 500, więc nieźle. Skadi tylko dlatego, że jest wojna z minionkami, więc ona, żeby ten swój status narzucała, bo to zawsze pomaga. No i Penolita, która blokuje leczenie, po to głównie jest tutaj dana. Tak wygląda mój skład, który pewnie za chwilę zmienię, bo Skadi pójdzie wek, chyba że ją zostawię, a może wejdzie ktoś inny, jeszcze zobaczę. Więc reasumując, niestety nie udało się wygrać. Skrzynia wojenna jeszcze nie będzie otworzona, minimum dwie wojny. Mam nadzieję, że jak jedną przegramy, to drugą wygramy. Zobaczymy, jak to pójdzie. Siła wojenna niewątpliwie ze 150 tysięcy nam spadła na 148, co i tak jest całkiem niezłą siłą, jak na nasz na lajcie grający zespół. Tyle, ja wam życzę miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Odcinek krótki, a mimo wszystko przegadany. Pozdrawiam was, cześć!